Szczęść Boże! Witajcie w Duchowym Espresso. Posłuchajcie dzisiaj historii zatytułowanej Człowiek, który chciał spotkać Boga. Dawno temu żył sobie prosty i dobry człowiek. Był dobrym mężem, czułym tato, wielkodusznym sąsiadem i uczciwym rolnikiem. Żona i dzieci darzyły go miłością. Mimo to człowiek ów uważał, że jego los nie był łatwy. Ciągle narzekał na to, co go spotykało. Daremnie żona starała się go skłonić do zastanowienia. Pan Bóg wie, co robi. Zaufaj. Masz rację. Pan Bóg wie, po co to wszystko. Mogę zrobić jedno. Pójść na poszukiwanie go i zapytać o to. I tak uczciwy ojciec rodziny, który nigdy nie wyszedł poza wioskę, wybrał się w drogę na poszukiwanie Pana Boga. Pewnego wieczoru poczuł zimne ostrze noża, które ktoś przyłożył mu do gardła. Był to bandyta. Daj mi pieniądze. Obrabowałem już 99 osób, a ty jesteś setną. Biedaczysko opróżniło węzełek i kieszenie, mówiąc drżącym głosem: zabierz mi wszystko, ale pozwól mi odejść. Chcę spotkać Pana Boga, aby zapytać Go, dlaczego uczciwy człowiek tak często jest biedny, a nieuczciwy bogaty. Bandyta darował mu i powiedział: proszę cię tylko o jedną przysługę. Kiedy spotkasz Pana Boga, zapytaj Go, czy człowiek, który napadł na 99 swoich bliźnich, ale okazał współczucie setnemu, zasługuje jeszcze na jego przebaczenie. Obiecuję, odpowiedział i poszedł. Kilka dni później pokrył go kurz wzniecony przez wspaniałego konia. Bogato ubrany jeździec zapytał zakurzonego wędrowca: dokąd idziesz? Idę szukać Pana Boga, wyjaśnił lekko speszony człowiek. Musisz wyświadczyć mi przysługę. Kontynuował bogacz po cichu. Kiedy już spotkasz Pana Boga, nie zapomnij opowiedzieć Mu, że jestem bardzo bogaty, ale też bardzo pobożny i dobry. Zapytaj Go, czy z tego powodu zachowa dla mnie dobre miejsce w niebie. Wędrowiec obiecał i wyruszył w dalszą drogę. Wtem wyszła mu na spotkanie dziwna postać. Był to staruszek, a raczej człowiek bez określonego wieku, wychudzony i nędznie odziany. Zatrzymaj się i odpocznij nieco, powiedział staruszek. Człowiek poczuł, jak ogarnia go łagodność emanująca od tego staruszka i przestanął. To ja jestem tym, którego szukasz, powiedział z uśmiechem. Przyjrzyj mi się dobrze. Wszystko stworzyłem, a niczego nie mam. Nawet ty jesteś bogatszy ode mnie, jak widzisz. Wędrowiec rzucił się na kolana i otworzył swoje serce z wszystkimi wątpliwościami i pytaniami. Jesteś bogaty, bardzo bogaty, rzekł mu Pan Bóg, obejmując go łagodnie. Dałem ci inne bogactwo, bogactwo serca, jakiego bogacz nie posiada, ani nawet nie wie, że ono istnieje. To ono pozwala ci oburzać się na niesprawiedliwości świata. Ja pozwoliłem ci uniknąć brzemienia zadowolenia, które deprawuje człowieka i czyni go ślepym w sercu i na duchu. Dałem ci odwagę do poszukiwania mnie, ale i okazję do znalezienia mnie. Teraz dam ci ostatnie bogactwo, najrzadsze. Szczęście akceptowania siebie takim, jakim jesteś. Wróć do domu i żyj w pokoju. Po drodze powiedz bogaczowi, że mojego nieba nie kupuje się złotem, a bandycie, że jest mu przebaczone, bo odkrył właściwą drogę. Idź w odpowiednim momencie, przyjdę po ciebie i będziesz ze mną na zawsze. I staruszek znikł niczym spokojny powiew, łagodny, przejrzysty i bezmierny. Moi drodzy, piękna historia o poszukiwaniu Boga, o człowieku, który szukał Boga. Człowieku, jesteś bogaty. Nawet nie wiesz, jak jesteś bogaty. To wszystko, co od Pana Boga otrzymałeś. Największy problem nasz polega na tym, że nie potrafimy dostrzec tego, co od Niego mamy. Każdego drobnego gestu, każdej niewielkiej sytuacji On jest. On daje ci konkretne bogactwo. Uciesz się tym. Wzbudź sobie wdzięczność za to, co od Niego otrzymałeś. Otrzymałeś, każdego dnia otrzymujesz bardzo dużo. Dobrego wieczoru. Szczęść Boże.